Tak naprawdę. Tu już jest. Tu już jest, tu już jest. Wszyscy. Wszędzie jest. Tak, wszyscy. Poczekamy może jeszcze chwilę, niech wszyscy dołączą do nas zainteresowani. Tak, a ci, którzy są nowi, to przedstawimy się może. No to przez. Słuchaj, to lepiej to zrobić z nas wszystkich. Witamy serdecznie, Anna i Piotr Bartoszewscy. Uczymy dzieci w domu, wychowujemy, wkładamy w to całe nasze serce i chcemy się z wami tym dzielić, żebyście też wiedzieli, jak to wygląda od kuchni. Bo łatwo jest mówić, a uczymy dzieci w domu, fajnie jest, ale jak to wygląda tak na co dzień, to już tylko wiedzą ci rodzice, którzy rzeczywiście tą edukację domową prowadzą. O, widzę, że już kilka osób do nas dołącza bardzo na Facebooku, na Instagramie i na YouTubie. Na YouTubie też, tak. To wszystkich serdecznie witamy, witamy serdecznie. Poczekamy może jeszcze chwilę. Kto ma dostęp szybki do kuchni, to jakąś szklaneczkę herbaty, kawy, może wody. O. Może nam ktoś napisać. O, witamy tak, serdecznie. No właśnie, widzisz, Karolinie. Fajny, tak, o, jak miły bardzo komentarz. Miło dawno o, nie mieliśmy takiego. Dawno nie mieliśmy takiego miłego komentarza, więc pozdrawiamy serdecznie, gorąco. No dobrze, Kaj, to zaczniemy. Zaczniemy opowiadać. Powiedz, o czym do dzisiaj my chcieliśmy się podzielić i o czym opowiedzieć. Tak, dzisiaj przygotowaliśmy dla was taki temat, myślę, że bardzo, bardzo interesujący. Takie codzienność w rodzinie wielodzietnej. Jak to u nas wygląda, bo dużo osób nas zawsze często pyta, jak my to jak ogarniamy. To jest. Znaczy nawet nie chodzi, jak ogarniamy, ale jak ale mamy pomysł, takie właśnie pytanie. Jaki ma pomysł na to, jak na to, tak. jak to u was jest, bo u nas jak mamy tam jedno dziecko, to jest tak, a tu jest tak. My chcieliśmy się podzielić tym, jak to tych rzeczy wiele u nas wygląda, bo chyba dopiero jak człowiek się zatrzyma nad tym wszystkim, chwilę zastanowi, to dopiero zauważy, że to rzeczywiście jest zupełnie inaczej, nie powiem, że gorzej, ale zupełnie inaczej niż jak mieliśmy jedno dziecko kiedyś, prawda? No bo przypomnijmy, że mamy Piątkę, ja tu ustawię kamerę, inaczej troszkę. Ja mam tylko takie pytanie techniczne, czy nas dobrze słychać? Czy... Ktoś mógł tak po prostu, chociaż kciuka w górę, albo tak, okej. Okay. O, jest Grzegorz. Pozdrawiam Grzegorza. No, o, jak pięknie, no jak pięknie, coraz jakieś więcej. Jakieś osoby się pojawiają, super, bardzo cieszymy się. No, zaczynamy, żeby nie przedłużać. Bo tak zacząłeś, tak... pięknie. Pięknie, no od czego zaczniemy? No bo możemy, no kochanie, to twoja myśl była taka bardzo fajna. Od czego zaczniemy? Jak to wygląda nasz dzień, tak? Nasza codzienność. O, super, super też słuchać, to się bardzo cieszę. Chcieliśmy wam opowiedzieć, jak to wygląda u nas, jak rozpoczynamy dzień w takiej rodzinie wielodzietnej. Bo myślę, że te osoby, które mają jedno dziecko, szczególnie jeśli jest to pierwsze dziecko, to sobie myślą, jejku, jak to w ogóle wszystko ogarnąć, tak? Tym dzieckiem się zająć, jak zająć się domem, jak zrobić zakupy, no i wiele, wiele, wiele innych rzeczy. No my akurat mamy to już trochę za sobą, bo już mamy piątka dzieci, więc jesteśmy zahartowani pod każdym względem. I chcieliśmy wam powiedzieć, jak to wygląda. Od rana. Myślę, że zaczniemy, kochani, od samego początku. Czyli wstajemy rano i co my widzimy? Znaczy, rano jak my wstajemy w ogóle od ostatnich dni, to my widzimy na razie śpiące wszystkie dzieci, tak. I sobie my po cichu opuszczamy dom i idziemy sobie na spacer po to, żeby spędzić czas wspólnie, bo jeżeli tego czasu nie spędzimy rano właśnie, tak dochodziliśmy do takiego wniosku, to później już jest bardzo trudno go sobie poświęcić tylko dla siebie. Więc jeżeli go, więc po wielu próbach, prawda, no próbowaliśmy ich w ciągu dnia jakiś tam wygospodarować czas taki na kawę, gdzie są zajęci swoimi sprawami bądź wieczorem. Natomiast doszliśmy do tego, że ten czas rano jest dla nas najcenniejszy, więc wychodzimy sobie na spacer. I na tym spacerze sobie spędzamy całe 60 minut, więcej, mniej, tak żeby o 7:00 dzieci... Czy wrócić już po prostu. Żeby o 7:00 zjeść śniadanie. O tak, żeby o 7:00 zjeść śniadanie. Tak, no w tym czasie zawsze liczymy na nasze dzieci, że one wstaną i nam i przygotują przynajmniej, prawda, talerze, jakieś tam rzeczy ogarną, ubiorą się w tym czasie, umyją zęby i jakąś taką higienę poranną zrobią. Pościelę łóżko i jakby już my wchodzimy po to, żeby to śniadanie można było wspólnie przygotować, zjeść, no i zacząć dzień, prawda? Tak, możemy sobie pozwolić właśnie na taką różną godzinę wstawania, ale sobie teraz podjęliśmy w czasie Wielkiego Postu takie
postanowienie, że będziemy właśnie wstawać wcześniej, jest to godzina, wcześniej była to godzina 6, teraz jest godzina 5, mąż mówi, że będzie jeszcze 4. Nie, bo i wcześniej to tym tego czasu zobaczymy, będziemy jak to będzie. Tak, i właśnie spędzamy go na takim porannym dotlenieniu się spacerku. Naprawdę czujemy się po tym świetnie. Każdy, kto może, polecamy jak najbardziej. Ważne jest to, bo próbowaliśmy też jakby zrobić aktywniej bardziej pobiec i ten, ale jednak spacer to jest spacer, bo na spacerze sobie można porozmawiać, przy okazji jest jakiś ruch, a przy okazji jest jakaś rozmowa. Wiele różnych rzeczy, których chyba nawet się nie spodziewałem, że będziemy takie poruszać, no bo gdzieś się idzie i te myśli przychodzą, a to coś się wymieni. Jakby jest taka świadomość, że no bo jak w domu rozmawiamy, to chcemy przegadać to i spać, prawda? Albo no jest ograniczony czas. A tu mamy tę godzinę czasu. No i właśnie. Ale też spakowanie takie tematy, gdzie nie chcielibyśmy, żeby dzieci akurat słyszały, czy były, coś tam podsłuchiwały, więc takie tematy bardziej rodzicielskie, czyli kwestia też wychowania, czasami sobie myślimy, no co możemy jeszcze tutaj zrobić, żeby tym dzieciom pomóc, co zmienić. I to jest właśnie ten czas, ta godzina porannego chodzenia, spacer, wtedy w ogóle w czasie rozmowy najwięcej powstaje ciekawych pomysłów, ciekawych myśli, trzeba rozmawiać. A dlaczego chodzimy? Bo uważamy, że małżonkowie, tak jak my, no i pewnie większość z was, przecież każdy ma dzieci, każdy ma męża. Nie każdy ma męża, nie każdy ma dzieci. Nie, no myślę, że ci, którzy oglądają pasję, no to raczej już są w małżeństwie. Ale ten czas jest bardzo potrzebny. Tak jak jest czas potrzebny z dziećmi, które musimy spędzić. Mówię musimy, bo on jest tak dzieciom potrzebny i tak naturalny, że no nie możemy inaczej, prawda? Musimy z nim się pobawić, poczytać, poprzytulać. Ten czas jest tylko dla dzieci i one też tego potrzebują, ale my jako rodzice i małżonka też potrzebujemy tego czasu dla nas, żeby tą naszą więź małżeńską też Tak, żeby tak mieć czas dla siebie. No i właśnie, i ten czas jest już jakby skończony i teraz się zaczyna właściwy dzień. Tak, czyli śniadanie. I śniadanie to dzieci nam pomagają przy robieniu śniadania, pomagają nakrywać stół. No, nawet ta najmłodsza bardzo chętnie przychodzi do kuchni i poprosi o, czy ona może coś zanieść. Tak. Wiesz, jak ona tak, czasami spadnie jakaś bułka, ale jak ona to tak niesie z taką radością, że może pomóc, a szkoda po prostu jej nie dać niczego. Tak, to już wiecie, że rano wstajemy, dzieci jeszcze śpią, później my idziemy na spacer, dzieci w tym czasie budzą się i ścielą swoje łóżka, przygotowują stół do śniadania i my wracamy i razem zaczynamy właśnie dzień od wspólnego śniadania. Tak, kochani, a się zamieściłaś. Pewnie już myślisz, co będzie jutro na śniadanie. Zyszka, co dalej powiesz? Ja teraz mówię, że ty coś powiesz. No ja właśnie powiedziałem o tym, a teraz twoja kolej. Tak, wszystko na mnie zrzucasz. Dobrze, to mamy śniadanie. No i kolejny punkt naszego dnia to jest z tobą właśnie spędzając ci czas, bo zaczynacie rano się uczyć. Zaczynamy rano się uczyć, też już mamy taki rytm, że o 8 dokładnie rano zaczynamy naukę w domu i zaczynamy od informatyki. Tak naprawdę ogólnie, bo uczymy się różnych rzeczy przy komputerach, jak pewnie część z was wie, zajmuje się różnymi informatycznymi sprawami na co dzień, więc uważam też, że ten czas przy komputerze ze mną jest bardzo ważny. Po pierwsze dlatego, żeby dzieci mogły gdzieś nabywać tej wiedzy takiego obycia w technologii, a po drugie jest też jakaś realizacja programu szkolnego. No i uczymy się, prawda, do 9. I co chcesz dodać? Czy chcę dodać właśnie, że ty takich zarażasz tą swoją informatyką i tą pasją? Nie, to jest bardzo fajne, ale tutaj mamy chociaż jeden komentarz. Pozdrawiamy Asię i ściskamy mocno. Fajnie, że z nami jesteś. Tak, no i zaczynamy się uczyć, ale w tym czasie, kiedy ty uczysz właśnie starsze dzieci, bo to Faustyna i Kornelia, czyli te dwie starsze córki tutaj z tobą siedzą i ty im wszystko tłumaczysz. Ostatnio, słuchajcie, historia, wchodzę do pokoju, dziewczyny mają jakieś koszulki narzucone na dłonie pod klawiaturą, nie na klawiaturę, i coś tam piszą. Co, a tata okazało się, że ma taki genialny pomysł, żeby nauczyć dzieci bez... Genialny? No genialny, no bo ja nigdy nie wiedziałam, że ktoś zakrywał dzieciom
na klawiaturę koszulką i wkładał ci tam ręce. Nie no, rzecz polegała na tym, że dzieci mając ręce na klawiaturze, żeby uczyły się szybkiego pisania, no to miały ręce całe z klawiaturą zakrytą koszulką, żeby nie widziały, co pisze, żeby uczyły z pamięci, prawda, się układu klawiatury, co jest cenną umiejętnością. Wydaje mi się, że jedną z cenniejszych umiejętności takich przy komputerze. Prawda? No dla mnie to było genialne. Genialne. No i zdeklarowały, że będą codziennie te 15 minut ćwiczyć w ten sposób, aby nabyć tej umiejętności właśnie. Nie zawsze zazdrościłam tym, którzy potrafią szybko pisać. A ja mnie zawsze bawiło, tak jak siedzi na pocztę, czy tam do urzędu i pani szuka tych liter na klawiaturze. No dobrze, zostawmy już te panie, bo się jeszcze ktoś obrazi. Nie, no po prostu to nie jest umiejętność trudna do nauczenia. To wystarczy, prawda, miesiąc myślę jakiejś takiej pracy i już pewne. Tak, no jasne, to nie jest trudna rzecz. Jakby ktoś chciał poćwiczyć. Jakąś lekcję można tutaj wziąć, zaciągnąć. No i słuchajcie, tak w tym czasie, gdy się nasze dziewczynki uczą statusiem pisać, to jest bez jak to nazwać? Szybkie pisanie, no tak? To ja wtedy siedzę sobie na górze z młodszą ekipą i może ktoś widział nasze relacje i co robimy? Najczęściej realizujemy już program pierwszej klasy z Józefem i z Marianną, czyli oni tam mają 6 i 5. Mariana ma 5, będzie miała 5, tak, 4,5. I sobie robimy różne zadania, rozwiązujemy, kolorujemy, piszemy literki w zeszycie i jak ostatnie 2 dni pokazywałam wam na tych w relacjach, po prostu robimy takie ładne ozdoby świąteczne z filcu. I dzieci tak się wciągnęły, że cieszył drugi dzień, cały czas się, a to jajeczko, a to koszyczek, a to jakiegoś zajączka, a to może jeszcze. To super, super to wygląda, bo później jak te starsze przychodzą, to one też chciałyby to zrobić. Znaczy, no dużą wagę przywiązujemy taki, no to trzeba zaznaczyć, że to nie jest problem szkolny. To są nie, no to po prostu są nasze. Tak, a takie prace manualne, takie prace twórcze dają takiemu, no chyba dużo dobra, dużo więcej dobrego niż te zajęcia szkolne, do tego dochodzimy i no wiadomo, ten program szkolny też trzeba zrealizować, gdzieś się go tam wplata, żeby gdzieś popchnąć fabułę do przodu, tak. ale tak naprawdę stawiamy na różne inne rzeczy. Tak jak właśnie. Co nam dzień, a co się nam będzie dzisiaj? No tak, no dokładnie tak. No jak się widzi te podręczniki, wiesz, z tej informatyki, gdzie dzieci się uczą, obsługi Worda, czy jakichś rzeczy, które z mojego punktu widzenia są zupełnie nieprzydatne, niepotrzebne i nawet szkodliwe czasem. Tak, czasami są to właśnie szkodliwe podręczniki, ale my sobie tam na górze, co jeszcze ciekawego. A słuchajcie, kupiłam ostatnio zestaw szydełek i okazało się, że ci są zachwycone i każdy chce teraz szydełkować. Więc kupiłam włóczkę i pokazałam, jak się robi proste te łańcuszki i idzie. I też dzieci są zachwycone. Ja się bardzo cieszę, że one tak bardzo wkładają takie całe swoje serce w to wszystko. Chcą wszystkiego spróbować. Ale to myślę, że to jest taka twoja zasługa, bo ty jesteś taki otwarty i ty mi tak pokazujesz, a to na rower, a to na hulajnogę, a to coś jeszcze. I one patrząc właśnie na ciebie, też są takie, wszystko chcą spróbować. Nawet Józef, chłopak, chce nawlec tą igłę, koniecznie chce właśnie zrobić koszyczek, coś takiego twórczego stworzyć. No i to tak właśnie wygląda ta część... Porannej edukacji. Porannej edukacji. No później oczywiście mamy drugie śniadanie, też wspólnie staramy się je przygotować. Nawet czasami dziewczynki już kroją jakieś takie proste składniki, jakieś pomidorka, ogórka, wędlinkę mogą wyłożyć na talerz. I to już jest takie wspólne przygotowywanie. Wtedy wszyscy się też schodzimy na wspólne drugie śniadanie. No, po drugim śniadaniu, no to Faustyna ma basen wtedy. Mm-hmm. Tak, i Faustyna jedzie na basen, ja odwożę, albo mąż odwozi, a teraz ostatni dzień to rowerek i sama. Sama pojechała, sama wróciła. No i mamy ładną pogodę, więc korzystamy też z tej możliwości, że ona może sama dojechać na basen. Daleko nie ma. No więc to dzisiaj taki pierwszy dzień, pierwsza jej podróż po kilku miesiącach. Mm-hmm. Tak, tak to wygląda do obiadu, że Faustyna w tym czasie jest... A jak jest... wygląda życie rodzinne? No właśnie, bo... i w tym momencie... Właśnie, w tym momencie, kiedy już ta starsza córka jest na basenie na przykład, to wtedy
ktoś wyskakuje na zakupy. Ale zakupy w rodzinie wielodzietnej to wyglądają naprawdę potężnie. Kiedy sam tak wykładam te produkty na taśmę, to tak widzę, jak patrzą niektórzy, tak ojej, kurczę, ale dużo. No dużo, ale powiedz, bo czasami, znaczy były takie momenty, że ja nie mogłam jeździć na zakupy, to ty je robiłeś. I naszym takim sposobem, żeby robić te zakupy sprawnie i szybko, to jest oczywiście przez cały tydzień robimy sobie listę rzeczy, które nam są potrzebne. Nawet sprawdzaliśmy, w jakich ilościach nam one schodzą przez tydzień. I też sobie zapisywaliśmy, że na przykład tam, nie wiem, 40 jajek. Tam. Nie no, jajek to było ze 200 chyba w miesiąc. No. A no w miesiąc, ale mi chodzi na tydzień. Tak, nawet zrobiliśmy sobie taki budżet plan. No tak, to zaraz mi się próbowała prowadzić takie rzeczy, natomiast upadło dlaczego, bo ja zrobiłem, a nie było komu tego uzupełniać, dlatego upadł. Bo zrobiłeś to za szczegółowo, każdy produkt w oddzielną rubryczkę, to było trochę męczące. Ale dzięki temu były dobre. Ale rzeczywiście, jeśli ktoś z Was kiedyś próbował robić taki sobie budżet domowy, czyli zapisywał każdy wydatek z każdego dnia, bo dzieląc go na przykład na różne kategorie, kosmetyki, nie wiem, ubrania, spożywcze. Jakie tam jeszcze mieliśmy z takich ciekawszych? Nie, no wiele tych kategorii, prawda? Jakieś... A pieczywo się tutaj podzieliśmy, tak? Żeby mniej więcej widzieć, ile można kupić przez tydzień. To rzeczywiście daje nam taki obraz, ile czego nam trzeba dla takiej rodziny siedmiosobowej. No tak, no i tak naprawdę wtedy widać, prawda? Czy jest... Tak. Słodycze stanowią 50% wydatków. Ojej. No. Albo warzywa. Właśnie nam wyszło, że warzywa najwięcej. No warzywa wydaje mi się. Wtedy coś sobie można jakieś wnioski wyciągnąć, ale rzeczywiście, no tak, tak. I dobrze, no zgadzam się. Dzisiaj się na wszystkim zgadzasz. Tak, tak, to te zakupy. Akurat ten budżet tak mi utkwił w głowie, bo wcześniej, na samym początku małżeństwa też to robiliśmy. Tak. To całkiem... Takie dobre owoce to przynosiło, bo ja wtedy wiedziałam, ile mamy oszczędności, ile wydajemy, wiesz, taka świadomość. Tak, właśnie ta świadomość. Poza tym. Poza tym to dawało też taką, jak chcesz coś kupić, to mówisz, kurczę, będę musiała to w budżet wpisać, nie? I teraz się zaraz zastanowić, czy to naprawdę chcę, no dobra, nie chcę. Nie, czy to jest konieczne, wiesz, bo też były takie sytuacje, że czy to jest w tym miesiącu nam potrzebne, taka konieczność, bo okazało się, że nie i można byłoby z tego przeżyć. Tak, to jest ten czas robienia zakupu dla rodziny wielodzietnej. No słuchajcie, no bez kartki, bez pisania listy to się właśnie po prostu nie da. No. Dlatego tak wszystko, te rzeczy tak schodzą, że po prostu trzeba notować, ile czego nam potrzeba. Znaczy korzystaliśmy też, mamy aplikacje takie, prawda, że to robisz listę i... To jest też fajne rozwiązanie. Wspólna lista jest jakby po to, że bez znaczenia, kto będzie akurat miał jechać po te zakupy, będzie miał ją przed sobą. I tak też robiliśmy, natomiast ja wolę, jak ty jedziesz po te zakupy. Jednak ja. No tak, zawsze coś tam, promocje znajdziesz. A ty najlepsze promocje znajdujesz. O, promocji! Ale to za 3 dni dopiero. Nie, tak. Tak, robiliśmy różne zakupy i jeśli chodzi o listę i takie spisywanie, to jest naprawdę na YouTubie naszym jest film, jak robimy zakupy. Tak. Słuchajcie, był taki moment, że robiliśmy wtedy te zakupy z piątką dzieci. W sumie zawsze jeździliśmy z dziećmi, bo jakby to było takie fajne wydarzenie. Staraliśmy się też robić tak, że te zakupy robiliśmy jednego dnia tygodnia, takie większe. W poniedziałek to zwykle było i jechaliśmy takie duże zakupy. Jechaliśmy tam z dziećmi, no bo to taki długi czas też fajny, całkiem spędzony. Jak ten COVID wszedł i te wszystkie obostrzenia, że tam coś tam, czego nie dotykasz, tam bez dzieci, to jest czegoś, to rzeczywiście zmieniliśmy to. Jechało się do tego. Nie można było jechać bez dzieci. No, najpierw nie można było, później jakieś maski trzeba było nosić, teraz też chyba. Tak, teraz też. Teraz też. To dlatego nie wiesz, bo teraz nie jeździsz. Tak, to się zmieniło oczywiście, jak zostały wprowadzone te wszelkie ograniczenia związane z pandemią, czy już dzieci na razie nie zabieramy ze sobą na zakupy, a to też było fajne. To był naprawdę fajny czas, jak szliśmy razem, taka 7-osobowa rodzina i każdy coś tam chciał ciekawego wybierać. Jak nas palcami pokazywali, nie? Właśnie, to sobie tak idziemy, zobacz, zobacz, mi idą, i czasami tak liczą,
tak jeszcze palcem, tak, liczą sobie dzieci, albo, czy... Albo tak, tak. Głową, tak. Albo tak. Czy jak tak można, ale można. Tak, tak, czyli robimy zakupy, jak mamy czas taki wolniejszy, albo Faustyna, czy tam jakieś dziecko jest na jakichś zajęciach. No to oczywiście było przed pandemią. Z takiej codzienności jeszcze w takiej rodzinie wielodzietnej, no to też musimy mieć czas na takie wspólne zabawy. Czyli jakieś gry wyjmujemy i wybieramy najczęściej takie gry rodzinne, gdzie może grać więcej niż dwie osoby, tak? Jest to na pewno z tych ciekawszych, no to ty lubisz grać z dziećmi. W karty nam się bardzo fajnie grać. A, w karty gramy w Rumikuba, gramy w co jeszcze? W pytaki graliśmy. Ale też gramy na komputerze na przykład. O, to też. Też gramy na komputerze, nie traktujemy tego jako jakiegoś bardzo, bardzo złego czegoś. Natomiast staram się to robić tak, bo to ja jestem fanem gier. Tak, żeby to był taki wspólnie spędzony czas też. To nie jest Wiedźmin, ani jakaś straszna... Jeszcze. Jeszcze. Ale nie ma. Teraz nie ma. Co takie gry dla dzieci? No co, jakieś tam klocki Lego, jakie rzeczy, prawda? Siadamy sobie na kanapie i sobie tam w kilka osób, czy nawet we trzy, cztery, gramy jednocześnie w jakąś tam grę, no i traktujemy to jako takie fajne wspólne spędzenie czasu. Nie, no oczywiście z umiarem i w jakichś takich dobrych warunkach. No. Tak. I jeszcze klocki. Właśnie fajnie, że powiedziałeś, bo klocki u nas też są takim, nie powiem, że elementem pokoleniowym, ale i ty lubiłeś układać klocki i ja klocki Lego. I teraz przenieśliśmy tą naszą taką fascynację tymi klockami na nasze dzieci i one też właśnie mają kilka zestawów przeróżnych i uwielbiają to robić. Nawet czasami tak zauważyłam, że jak staną wcześniej, to wychodzą do innego pokoju, gdzie właśnie te klocki stoją w takim ogromnym pudle i sobie tam układają. Czasami to jeszcze było przed naszym postanowieniem takim tego rannego wstawania, że rzeczywiście ta dwójka młodszych potrafiła wstać i iść do pokoju obok i sobie tam układać przez pół godziny klocki, jakąś wieżę, a jakiś, no nie wiem, jakiś samochód, no coś takiego twórczego. Klocki to też fajna sprawa. Mm-hmm. Tak. No ale wracamy do naszego dnia, no to robimy zakupy. No zakupy oczywiście jak dla rodziny wielodzietnej, no muszą być w większych ilościach i musimy je sobie zawsze spisać. I to jest naprawdę fajna rada nasza dla Was, żeby sobie robić jednak listę zakupów. Można skorzystać z tradycyjnie kartka, długopis, albo korzystać z aplikacji. Aplikacje są fajne. Nie wiem, jak nazwać te aplikacje, ale jak Ty robisz zakupy i wykreślałeś, to ja na swoim telefonie widziałam, co ty już kupiłeś, a czego jeszcze nie. No tak było. Korzystamy z takiego narzędzia, które się nazywa Google Keep. Każdy, kto ma konto na Gmailu, ma takie narzędzie. Wystarczy sobie wpisać Google Keep i będzie sobie mógł korzystać z tego. O, jak ktoś ma, chce, to polecamy serdecznie. Ale zrobisz dobrą reklamę. No i co, wracamy? Co to jeszcze tej naszej rodzinie wielodzietnej tak na co dzień funkcjonuje? Oczywiście to te wspólne jedzenie, to już powiedzieliśmy Wam, te posiłki, które tam staramy się jako rodzice zapewnić. Czas wolny dla nas i ostatnio też, jak już dzieci zaczęły czytać, to prowadziliśmy taki czas na czytanie książek, czyli jedna córka bierze sobie ulubioną książkę, druga i też sobie czytają w tym czasie. Tak, co jeszcze byś dodał w takiej naszej codzienności? Coś ciekawego byś wyciągnął. Prania to mogę powiedzieć, że jest bardzo, bardzo dużo. Zawsze codziennie po dwie pralki. No właśnie mówię, że bardzo dużo jest tego prania i składania. Ale na szczęście prowadziłam taką też nowość. Wcześniej gdzieś tam nie angażowałam zbytnio w rozwieszanie i składanie ubrań, ale już od kilku miesięcy takie moje postanowienie, no skoro ja mogę te pranie włożyć do pralki, wyjąć, rozwiesić, później zdjąć, złożyć, włożyć do kosza i zanieść do pokoju, no to już moje córki mogą naprawdę spokojnie posegregować te ubranka na każdą, do każdej szafy, każdego dziecka i skarpetki, majtki też mogą ładnie poskładać. No i to robią. I to robią. Tak robią, że mam skarpety niepopalowane wszystkie. Słuchaj, nie, one tak robią, że o, inna skarpeta. Gdzie ją? Nie, to weź do tych nieparowanych, do tych bez pary. Później kolejna, ona też jest bez pary.
To je wkładam do tego pudełka. Te bezpary to są później wszystkie moje. Te bezpary są właśnie twoje. Bo jak to w każdej rodzinie, skarpet mamy bardzo dużo i nie wiem, jak to się dzieje, że one giną. Po prostu zawsze jest jedna, później drugie nie ma przez pół roku, ale później przy jakichś porządkach świątecznych akurat się tamta znalazła, ale pierwsza się zgubi. No tak, tak to wygląda. Ale angażuję dzieci w to i to też jest fajna zabawa, bo ostatnio tak, zauważyłam, że one sobie robią z tego po prostu fajną zabawę. Mówią, że to jest jakaś taka ogromna góra i teraz temu muszą tą górę rozładować. I tak, przygotują na przykład taką stertę bielizny, na przykład Józefa, i o, Józef, musisz odwieźć teraz swoje rzeczy do swojej tam kopalni, czy jakoś tak nazywają. I on to bierze, jak taki drzwi i wiezie do swojej szuflady. Więc też obowiązkami domowymi można się bawić. I to w taki bardzo fajny sposób. Tak, no to pranie mamy, sprzątanie, no też staramy się. A mamy taki jeden dzień w tygodniu, gdzie jakby tak sprzątamy. I jest to piątek. Zawsze w moim domu rodzinnym zawsze to była sobota. No to było straszne, bo całą sobotę od rana do wieczora sprzątasz. Nie masz czasu odpocząć. To straszne. A później jest niedziela i człowiek jest taki zmęczony. Ona coś tam mamy. A ja od dłuższego czasu, że jednak to jest piątek, najlepszy czas, ostatni dzień tygodnia, znaczy ostatni dzień taki pracujący, prawda, żeby ta sobota i niedziela już był takim czasem wolnym dla nas, taki weekend bez większych obowiązków. Co ciekawego nam to napisała Asień? Że jej też giną, wiesz? Skarpety, tak, o patrz. Ja to myślałam, że tylko mówię, są takie czary mary. Tak, co teraz mówiłam? Znaczy, no myślę, że już trzeba przejść do końca dnia, znaczy mieliśmy mówić o tym, jak wygląda życie rodzinne, ja widzieliśmy cały dzień, ale... A to jest nasze, tak? Wiesz, no my i te dzieci też są w tym wszystkim. Nie jest tak, że mama teraz jest, mama musi być tyle, gdzieś mnie się tam ktoś zajmie, one też, zobaczcie, można naprawdę fajnie dzieci angażować w różne, znaczy nie, no, w ogóle codzienne obowiązki. Na początku musimy mieć takiego założenia, od samego początku, że dzieci jeżdżą z nami, prawda? I jeżeli jedziemy na zakup, jeżeli idziemy gdzieś coś załatwić, a nawet, to też wyniknęło, to też dzieci braliśmy. No nie bardzo już mieliśmy jak zostawić, ale jakbyśmy się pewnie postarali, tak już by się udało, ale w gruncie rzeczy to było dobre i te dzieci zabieraliśmy zawsze. Jakby one uczestniczyły we wszystkich różnych rzeczach takich znań, prawda? Przede wszystkim takich wokół, no właśnie, czy zakupów, czy jakiegoś prania, czy jakichś tam innych rzeczy. No bo to trzeba po prostu zrobić, prawda? No samo się nie zrobi. Tak jak kto to mi mówił? A to chyba jakiś nasz wspólny znajomy. Że dzieci zawsze się zastanawiały, jak to jest, że jak one wracają ze szkoły, to jest taki porządek, ale jak wychodzą, no to już jest, na przykład łóżko jest niepościelone, jest bałagan, ale wracają i wszystko jest w najlepszym porządku. I nikt im chyba przez te lata nie powiedział, że no to kto to robi? No mama albo jakaś tam osoba do sprzątania, ale ona nigdy nie wpadła taki pomysł, żeby samemu to zrobić, nie? A my tak staramy się pokazać tą codzienność, że nie jest tak, że wstajesz, wychodzisz i wracasz i jest wszystko przygotowane, obiad zrobiony, kolacja przygotowana, poskładane, posprzątane, uprane i o, a mama siedzi, tak, i czeka na dzieci, ale staram się je angażować w nasze sprawy. O, kolejne osoby do nas machają, więc my też pomachamy, super, że jesteście. To, kochani, jeszcze takie nasze codzienności byśmy powiedzieli. Codzienność, to już trzeba zmierzać do wieczoru, gdzie zaczynamy jeść kolację. I znowu wspólna kolacja. Tak, staramy się, żeby te posiłki były zawsze wspólne, biorę możliwości i no, modlitwa i czytanie, biorę też możliwości. Nie, ale te czytanie to jest najlepsze. Dzieci też na to czekają. Najlepiej usypiasz. No mi też się zdarza. Tak nam się udaje zrobić, że jakby gromadzimy się wszyscy razem i sobie, no wszystkie dzieci słuchają, prawda, tego co czytam. Tak, no wszystkie dzieci, bo jak no jedno dziecko. Ale ty. Ale nie, no, ale wiesz co? Ja nie, tak sobie mówię, ale musisz mi mówić teraz przy wszystkich, że ja zasypiam. Ale ciekawe, że ty tego lubisz przeczytała. No właśnie, mi się wydało. Ale myślę, że to wiesz, no wstajemy o piątej, no to nic innego, że już o tej 20 zaczynam mało odpływać. No zdarza się, każdemu ale się przyznać. Teraz nie usypiasz? No dzisiaj, no jak dzisiaj takie spotkanie, zobacz, ilu tutaj wspaniałych osób widzimy i kto tam z nami jest, wszyscy są z
serdecznie. No właśnie, tak? Czytamy bardzo dużo. Tego czytania u nas też jest, myślę, że nawet do godziny wieczorem. Tak jak wcześniej wszystko się zbiorą, to właśnie tyle potrafimy czytać. No tak, i jeszcze możemy tutaj taką też, taką naszą radę, jeśli chodzi o czytanie, to żeby dzieciom oczywiście czytać głośno, żeby to czytał właśnie któryś z rodziców i żeby to było codziennie, żeby to się stało takim nawykiem. I też przez tak dzieci widzą, że my im czytamy, to one też chętniej, nawet te najmłodsze, sięgają po książeczki, żeby sobie poczytać, nawet obejrzeć. Ale czytają też sobie nawzajem, prawda? Tak, jak, i właśnie sobie nawzajem też czytają głośno. Jak zostają w domu same, bo teraz już jak najstarsza córa ma lat 10, to zostawiamy je w domu same, tak się zdarza. No i zamiast włączania bajek, no to starsza czy te, czy starsze dwie czytają młodszym. No albo się dzielą na podgrupy, gdzie ci czytają to, ci słuchają tego, albo nie. No a rano na przykład to też jest tak, że Kornelia tak sobie też postanowiła, że wstaje rano, zaraz chwilę po nas, jak my wyjdziemy i czyta historię, no ale jak któreś dziecko młodsze wstanie, to czyta mu na głos, żeby też jego tym zainteresować. Znaczy tak, bo wydaje mi się, że dzieci mają trochę takie pojęcie tego czytania głośnego, to jest coś takiego dziwnego, że teraz troszkę słyszę mój głos i w ogóle mogą mieć jakieś takie opory, a jednak taka otwartość i nasza, i widzimy, że przechodzi na nich, że też chętnie po prostu czytają młodszym dzieciom i robią to właśnie na głos. Super. Myślę, że niewiele jest takich dzieciaczków, które chcą czytać. Ale to po prostu trzeba dzieci właśnie zainteresować tym czytaniem. I słuchaj, chciałam coś powiedzieć odnośnie tego czytania, że my dobieramy też książki do takiego życia, że jak jest okres zwykły, tak zwany, to są takie luźniejsze książki, jak teraz przeżywamy wszyscy Wielki Post, to są też takie bardziej religijne i takie pokazujące właśnie to życie świętych. Nawet zaczęliśmy czytać Pasję Anny Katarzyny Emerich, żeby dzieciom pokazać. I to jest właśnie dobry moment takiej lektury na konkretny czas. Wakacje, to pamiętam, latem to są takie właśnie luźniejsze, jakieś przygodowe bardziej książeczki, opowiadania i historie. Co tam wejdzie, no jasne, pewnie. Tak. W czasie Bożego w Adwencie też czytaliśmy takie bardziej o obrzędach właśnie tego Bożego Narodzenia. Tak, ale trzeba też zaznaczyć, że nie dzielimy tego tak. Kiedyś tak robiliśmy, że dla młodszych to, dla starszych to. Nie, czytamy generalnie książki takie mądrzejsze dla wszystkich. I liczymy na to, że młodsze dziecko nawet jak nie rozumie treści, to wyniesie z tego po prostu jakąś mądrość językową, słownictwo i inne rzeczy. I to słychać później w rozmowach. Słychać, pewnie. No, skutkuje to oczywiście tym, że te młodsze dzieci zadają dużo pytania, co to znaczy. Nie da rady czytać tak naprawdę normalnie, tylko trzeba się zatrzymywać, ale to jest jakiś urok taki. Ale wiesz, taką ciekawość one nam pokazują, że jak pytają o każdy wyraz praktycznie, albo o kilka kolei nawet, a co to znaczy, ale co to jest, i my staramy się im to wytłumaczyć, nawet czasami pokazać, na telefonie, jak wygląda coś, jak to wiesz, z tego brony. Też brony na przykład. Bocian. No i bocian to wiedzą, jak wygląda. Ale niektóre rzeczy takie trudniejsze, to staram się też pokazać, że wiecie, no, że to nie zostało tak w takiej próżni. No, dziecko zadało pytanie i dobra, no i tak. Na tym się skończyło, nie? Staram się też wyjaśniać. Więc tak nasz dzień wygląda w takiej rodzinie wielodzietnej. No oczywiście, oprócz tego jest dużo bałaganu, czego jeszcze? Okruchów, trzeba posprzątać po każdym posiłku. Jest dużo śmiechu, no i czasami są krzyki. Krzyki, płacz też jest, bo to nie jest tak, że u nas dzieci są takie grzeczne i nikt nikogo nie popchnie albo czegoś nie powie. No to jest różnie. No, są czasami takie momenty takiego krzyku radości, że aż uszy pękają, ale też są momenty takiego płaczu. No i to też, to taka codzienność, prawda? Jak już jest tyle dzieci, to jest niemożliwe, żeby była po prostu cisza grobowa. No. Ale to lubimy. Ja najbardziej lubię, jak Marianna z Anastazją tak się połączą. Marianna zrobi jakąś głupą minę, a to się tak śmieje, że po prostu to było niesamowite. Niesamowite jest, jak dzieci się ze sobą dogadują. Czyli zachęcasz, żeby dzieci wszyscy mieli tak, więcej. Bo dzieci starsze zajmują się młodszymi. Młodsze
zajmują się tymi najmłodszymi. U nas, nie wiem jak w innych rodzinach, ale u nas to wygląda tak, że te dwie starsze to jest taka jedna grupa dowodzicieli, by to tak nazwała, bo one tutaj rządzą i one tutaj ustalają zasady. Później jest grupa taka młodszych, czyli Józef i Marianna, no i jest ta grupa najmłodszych. I ta grupa pierwsza i druga najczęściej zajmuje tym najmłodszym. I one po prostu tak między sobą funkcjonują, się dzielą właśnie na takie zabawy. Ale jak idą na podwórko, to wszyscy są równi. Kto pierwszy na jakąś tawkę, to jego. No chyba, że najmłodsze swoim krzykiem i wrzaskiem dopnie swego. Taka nasza, taka codzienność. No tak to u nas wygląda, tak trzeba powiedzieć. I zada się czując, tak to właśnie wygląda u nas. I my, kochanie, w tym wszystkim jesteśmy. Dowodzimy całą armią. No bo dyscyplina też musi być. No powiedz, coś już tak o dyscyplinie. Nie no, dyscyplinę to mogę prywatnie powiedzieć, ale będę tam dzisiaj dyscyplinę. Ale nie, ja nie mówię o twoich taktykach wychowawczych. Jakby się o pytania, to zapraszam. Tak. Znaczy nie, no generalnie staramy się wychować w takim tradycyjnym duchu, nie? Że tak powiem, żeby dyscyplina była, dzieci znają swoje granice. Znaczy, no, zasady, jakie panują w naszym domu. Jakie panują. Komuś się nie podoba, no to trudno, do 18 musi to respektować, musi szanować i przestrzegać. Akceptować. Później... Znaczy do 18, znaczy też tak nie jest do końca, ale no jakby nasz dom, zasady są nasze, nie? Jakby tak. Tyle. Teraz jest patriarchat, tak? Jest król? Jest król. Królowa jest i dzieci. Nie ma dworu królewskiego, tylko jest król. Król i cała reszta. Dobrze, tak śmiechem, żartem, już pomalutku kończymy. Chcieliśmy wam pokazać, jak to wygląda na co dzień. Jeśli, nie wiem, nasze wypowiedzi są wam niejasne, albo za mało, albo chcielibyście o coś dopytać, to zawsze zapraszamy was na to, żebyście tam w tych komentarzach uaktywnili się czasami i zadali nam pytanie. Może bezpośrednio, można później po... Nam to daje na pewno ogromną frajdę. Tak, my wtedy wiemy, że... Każdy komentarz tam daje bardzo dużo frajdy i zadowolenia i daje nam takie... No, takie fajne poczucie, że to, co robimy, jest dla was wartościowe. Nam się bardzo miło z wami dzielić. To na koniec ktoś nas pozdrawia z Wielkopolski. My no brawa, my pozdrawiamy Złomianek. My pozdrawiamy całą Wielkopolskę. A całą, no właśnie, całą my pozdrawiamy, tak. I ściskamy każdego z was, którzy byliście z nami. O. Czytaj na głos, kochanie, no. Podzielcie się metodami na przekraczanie tak zwanych granic przez dzieci. To ja wam powiem. U nas jest taka zasada. My liczymy tylko do 3. Jak dziecko czegoś nie chce zrobić, to mówię ja. Ja liczę tylko do 3. Nie takim tonem się teraz do was trochę uśmiecham, tylko robię taką kamienną twarz i mówię. Liczę do 3. 1, 2. I już wszystko jest zrobione. Tak, nie wiem, jak to się dzieje, nikt nie chce przekroczyć. Nie wie, co się stanie, jak będzie 3, właśnie. Tak, ale osady wie, co by się stało, Ale nikt nie wie właśnie, ja też nawet nie wiem, co bym zrobiła, ale takie spojrzenie, takie poważne, nie? Bo z dziećmi trzeba też poważnie, prawda? Trzeba z nimi po prostu poważnie i też powiedzieć, głos, mina, musi być też odpowiednia sytuacja, bo jak mówię, nie, tylko policzę do 3 i coś tam. No nie, no to już coś poważnego, więc tak, u nas jeszcze nigdy nie było. Znaczy, jeszcze druga rzecz taka ważna, to jest taka... Dokończę, bo już zaczęłam, że jeszcze u nas nigdy tak nie było, że ktoś przekroczył tą naszą 3 i się po prostu tą liczbę 3 odliczanie przekroczył. Zawsze po prostu wiedzą, że to już są nie przelewki. To już jest taka metoda, która dyscyplinuje tak bezpośrednio, natomiast często jest też tak, że jak dziecko, no jest konsekwencja taka, prawda, jeżeli dziecko czegoś nie chce zrobić, to nie ma czegoś, co miałoby być, prawda? A, taka zasada, to właśnie. I tu niestety nieraz z bólem serca. Konsekwencja to się nazywa. No tak, tak jak powiedziałem. I to nie jest bólem serca, że trzeba zabronić dziecku rzeczy, których chciałoby, żeby wzięło udział. Na przykład ostatnio zawody Faustyny czy inne rzeczy, na których kurczę, wiele rzeczy, których mi zależało, żeby dziecko wzięło udział i coś spróbowało, czy coś tam
doświadczyło jakiejś rzeczy, natomiast no, konsekwencja musi być, jeżeli czegoś nie zrobiło z całym spokojem, no to niestety tak, tamta rzecz jest tylko dla tych, którzy cały dzień byli, prawda, no, chcieli angażować się na przykład w obowiązki. Ty w obowiązki się nie angażowałaś, no to jeszcze jest tak, chciałam właśnie dopowiedzieć, że te nasze, do tego na przykład no, dziecko czegoś nie zrobiło, więc my później, no przykro mi, ale jak nie zrobiłaś tego, no to my nie pozwalamy na to czy na tamto. I też, żeby te zakazy czy ograniczenia też były realne. Znaczy, bo jak ktoś powie, no bo nie pojedziesz z nami do zoo, no to te dziecko poczy, no tak, oni pojadą i mnie zostawią samego w domu, no to jakieś abstrakcje. Ale to chodzi też, żeby to nie była kara, nie? Bo tak. To nie jest tak, że za karę, że nie zrobiłaś, nie. Nie, tylko na zasadzie takiej, my tak to uważamy, my tak to robimy, no że prawda, no coś się tam dzieje, no ale, a później są cukierki, a nie, no cukierki są tylko dla dzieci, które cały dzień na przykład sprzątały, bo mieliśmy dzisiaj znaczy, dzień nie, które wykonały to, co poprosiliśmy, bo to no też tak. Takie, że ktoś tam sprząta. Znaczy nie, no mamy ten dzień sprzątania, no i tak, jest no, jakiś, prawda, później uczciwie ciasto. Wszyscy sprzątamy. No. No tak, a jedno dziecko nie i tam coś, i jakieś kombinacje, no to nie, no słuchaj, no ty, no to jest tylko dla tych, jako no, nagroda. No tak rozmawialiśmy, prawda. Tak, prawda, no i wtedy niestety jest wielki tam no szok nieraz jest mocny, natomiast wydaje mi się, że taka konsekwencja uczy takiego też w życiu konsekwencji. Przyjmowania takich no, bo porażek, tak nie, że jest, tak nie nieraz coś pomyśli i coś nie pomyśli, no i trzeba się z tym pogodzić. Dokładnie tak, że zgadzam się z tobą ze wszystkim. Jakiego wspaniałego męża. Tutaj Ewa nam napisała fajny komentarz, że fajnie nas się słucha i serio podziwiam. Dziękujemy za taki miły o, komplement to jest najmilszy dla nas. Komentarz. Tak, takie rzeczy są najmilsze. Najmilsze są najlepsze. Najmilsze są takie, które są bardzo miłe właśnie. Tak. Super. Dziękujemy wam serdecznie za dzisiejsze chyba spotkanie. Tak, już będziemy kończyć, bo wiecie, musimy wstać o 5:00, a wy pewnie też. Chcemy, nie musimy. Chcemy. Chcemy wstać, tak, bo chcemy wytrwać w tym naszym postanowieniu i chciałam też coś powiedzieć jeszcze i wam powiem, że jak my tak wstajemy rano, jesteśmy konsekwentni, to dzieci też to widzą. I to jest chyba najlepszy przykład. Ze studiów mi to zostało, że nie słowa, ale przykłady, właśnie przykłady pociągają. Tak, można mówić i mówić, robić swoje, ale jak dziecko zobaczy, że no rzeczywiście rodzice też wstają, też robią swoje jakieś zaplanowane obowiązki na ten dzień, to jest najlepsza szkoła. Słuchajcie, ja to bym tak mogła z wami rozmawiać i pewnie ty też, ale bardzo wam wszystkim dziękujemy, fajnie, że byliście w tak licznym gronie i zapraszamy was za tydzień. O 21:00. O 21:00, każdy wtorek. Podrzucajcie tematy. Dziękujemy serdecznie, do zobaczenia. A jak tu się to wyłącza?